Ejka, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, tydzień temu odcinek się nie pojawił i w ogóle teraz odcinki będą bardzo nieregularnie, mi się wydaje, pojawiać. I może będzie raz tak, że będą dwa razy w tygodniu, może będzie tak, że raz nie będzie. Na wstępie wam powiem, przygotujcie sobie wielgachny kubek kawy, tak jak ja, bo będę tutaj trochę do was gadać. Tak, i kwestia tych filmów, jest mi bardzo ciężko nagrywać teraz filmy. Podsumowując to wszystko, dla mnie jest to okropne, że wchodzę na Instagram, tu widzę 5 dziewczyn ćwiczy i dba o swoje figury, tu kolejne dziewczyny albo chłopacy się uczą, tutaj inni robią coś mega artystycznego, mega przecudownego, a ja zrobię takie coś może raz, może dwa, nic mi się nie chce robić, nie mam na nic siły, nie mam chęci, chce mi się płakać, czuję się bezsilnie już podczas tej kwarantanny. I jeżeli macie taki sam problem, to możecie mi go opisać i napisać po prostu w komentarzu, bo bardzo chętnie przeczytam, co wy sądzicie na ten temat. I pamiętajcie o tym, dobre jest to, żeby nie czuć się dobrze. Nie ma w tym nic złego, nie musicie wy dorównywać innym. Jeżeli nie macie na to siły dzisiaj, nie macie na to siły jutro i nigdy nie będziecie mieć na to siły, nieważne. Ta kwarantanna jest dla naszego mózgu nudna, jest po prostu czymś nowym, jest czymś takim, co taki mózg trochę dla naszego umysłu i nie wstydźcie się tego, nie uważajcie, że to jest złe, że się źle czujecie, że nie macie siły. Nieważne, ja tak uważam i naprawdę już mam dość tego siedzenia w dresach, mam dość tego, że już wyglądam, jakbym była 10 kilo grubsza, mam dość tego, że cały czas brzydko wyglądam, próbuję ćwiczyć, nie wychodzi, próbuję cokolwiek, nie wychodzi. Ale co z tego? Bo nie jest nic złego, pamiętajcie. A teraz już się wygadałam i mam nadzieję, że po prostu mnie zrozumiecie, bo to nie jest tak, że... Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. Ja się boję, że wy już w ogóle wyjdziecie z tego filmu, bo gadam głupoty, pewnie według was. Wy sobie tak myślicie, że wow, przecież mogę nagrać film na YouTube'a byle co i tak będzie dla was fajnie. To tak nie jest. Ja nie chcę tworzyć filmów, z których nie jestem zadowolona. Nie chcę tworzyć filmów, które są po prostu, że tak powiem, z dupy. I dwa ostatnie vlogi, zresztą bardzo fajne, bardzo mi się podobają i takie filmy u siebie lubię najbardziej, że jest dużo uśmiechu, dobrej zabawy. Ale co ja więcej wam mogę pokazać w tych vlogach? Naprawdę nic ciekawego u mnie się nie dzieje. Chyba że wy macie pomysły na jakieś inne filmy albo vlogi, jakiś motyw główny we vlogu, dajcie koniecznie znać. No i zapraszam was do tego i zachęcam, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrybowali mój kanał. I co? I wpadajcie na mój Instagram, bo właśnie z Instagrama dzisiaj mam pytania od was dla mnie do Q&A, który właśnie nagrywam. Rok temu był poniedziałek, dodałam takie zdjęcie na story. Happy Monday! A nie to dwa lata temu. Okej, okay, jakby co, pytania, tu mam po prostu pytania, nie są posegregowane, są po prostu byle jak. Na pewno jakieś najciekawsze pytanie znajdziecie w tytule. Odwala mi już przez tą kwarantannę i tyle razy, ile ryczałam już przez to, nie da się tego zliczyć, sorry. Pierwsze pytanie odnośnie właśnie mojego wstępu, czy jestem na kwarantannie. Tak, jestem na tak kwarantannie i powiem wam, że jestem na niej już równy miesiąc. Nie mogę tego wytrzymać. Miesiąc 15 marca ogłosili, że na 2 tygodnie jest wszystko pozamykane. No i się przyciągnęło do teraz, od miesiąca nie wychodzę, z nikim się nie widzę, oprócz z Dominikiem, nie wychodzę w ogóle z domu nigdzie. Mam o tyle komfort, że mieszkam na przedmieściach i mam tutaj różne pola, laski, można sobie pochodzić, ale to i tak wiecie, ile razy można chodzić na ten spacer, już to też jest męczące, więc jestem na kwarantannie od miesiąca, siedzę w domu, moja rodzina tak samo i jedynie gdzie się ruszam albo kto do mnie przychodzi do domu, to jest Dominik, ja do niego, bo jego dom tak samo jest na kwarantannie i my już od początku marca jesteśmy ze sobą non stop. Test dla naszego związku chyba to jest jakiś, bo oj, już jest źle, już mam ochotę go chwycić za gacie i wywalić przez okno czasem, naprawdę, uwierzcie mi, tragedia. Oczywiście żartuję. O, i tutaj widzę, poruszałam też ostatnio temat na Instagramie odnośnie tego, że miałam bardzo późną miesiączkę, że bardzo często ona się przerywała, jak to wyleczyłam i w ogóle. I tutaj mam pytania właśnie, czy brałam jakieś tabletki, żeby przywołać miesiączkę? I właśnie tak, ja dostałam miesiączkę późno, potem jej nie miałam, potem miałam, potem nie miałam. I tak sobie latała i potem dostałam od mojej pani ginekolog jakoś, nie wiem, to było 2 lata temu, takie specjalne tabletki, żeby przywołać miesiączkę. Nic to totalnie, nic to mi nie dało. Same tylko takie obciążenie miałam, że o tej
regularności, że muszę o tym pamiętać, brać te tabletki, a no nic mi to nie dało. No i teraz przerzuciłam się na tabletki antykoncepcyjne, no bo jak wiecie, bądź nie wiecie, tabletki antykoncepcyjne nie tylko służą po to, żeby być antykoncepcją, ale również zawierają w sobie hormony, czyli na przykład kobietom, jak kobiety biorą tabletki antykoncepcyjne, właśnie na przykład powraca okres, zwiększa się biust, mają więcej na przykład włosów pod pachami, różne takie rzeczy hormonalne właśnie. No i zastosowałam teraz leczenie tymi tabletkami. Jestem dopiero na takim początku, więc zobaczymy, jak to będzie działać. I jeżeli jesteście dziewczyny zainteresowane, to bardzo, bardzo chętnie Wam dam znać, bo niestety wiem, że jest to temat, o którym się nie mówi w internecie, a o którym powinno się mówić, bo jest to dość ważne i ja sama, gdybym nie powiedziała mamie, że mam taki problem, to bym się znikąd o tym nie dowiedziała. Fajnie wiedzieć od takich poufnych źródeł. Okej, tutaj mamy kolejne pytanie. Co myślisz o anoreksji i czy pokażesz kiedyś, co jesz w ciągu dnia? Słuchajcie, ja nagrałam filmik o moich zaburzeniach odżywiania, o całej historii. W sumie, no nie całej, ale większość, takie szczegóły Wam opowiedziałam w tym filmiku. I nie ma co o tym sądzić. Każdy wie, każdy zdrowy wie, że anoreksja to jest choroba okropnie śmiertelna i to jest niesamowite naprawdę, bo jak się tego nie dowiesz, to żyjesz ze świadomością, że anorektyczka to jest dziewczyna, która nie je sobie po prostu, bo nie je, bo uważa, że jest gruba. A w tym jest tyle zagmatwań i każda dziewczyna, każdy chłopak, każda osoba chorująca na anoreksję jest w innym stadium, przeżywa coś innego, z innych powodów zachorowa na tą anoreksję i wydaje mi się, że to nie jest, nie mi to oceniać tak naprawdę, ja nie jestem panią psycholog, która będzie się wypowiadała na takie tematy i czy pokażę co jem w ciągu dnia, nie będę robiła takich filmików. Ja właśnie w momencie, kiedy chorowałam na anoreksję i potem jak już myślałam, że się wyleczyłam z anoreksji, oglądałam takie filmiki i to tak naprawdę tylko i wyłącznie mieszało mi w głowie, bo potem się sugerowałam tymi dziewczynami, sobie wyznaczałam, teraz powinnam zjeść to, teraz tamto, tak jak one, bo przecież ona tak chudo wygląda, tak pięknie, to ja też muszę to zjeść, żeby tak chudo wyglądać. I nie chcę tego Wam pokazywać, bo wiem, że jest to bardzo delikatny temat, bo jest wiele osób z zaburzeniami odżywiania i wiem, że wśród Was są też takie osoby, bo czytam wiadomości, które od Was dostaję i wiem to po prostu. I nie będę tego robiła i nie będę robiła tej krzywdy moim dzieciom. Znaczy wiadomo, może kiedyś Wam pokażę, ale to nie... No. Ja pitole czytam te pytania, a tu ktoś mi nieźle pojechał. Serio, żałosne, nie możesz nazwać siebie katoliczką będąc za odbieraniem życia. Nie zła z ciebie katoliczka, żądająca odbierania życia. Przykre, jaką jesteś hipokrytką. Mam nadzieję, że takie osoby jak ty nie będą decydować, ale... Oh, ja... Zamknijcie się po prostu, wy internetowe żmije, po prostu tak mnie to denerwuje, że sobie nawet nie wyobrażacie. Wypowiadam się na temat aborcji, jest to mój wybór, jestem kobietą, to, że jestem wierząca, jestem katoliczką, nie chcę o tym mówić, bo wiem, jaki to może tutaj burzę wywołać i ja mam swoje zdanie i będę o to zdanie walczyła, ono jest tylko moje, nikt mi go nie zabierze, moje ciało jest moje, a nie państwa, a nie jakiś debili, którzy, nieważne, ważne pytania. Ładno masz dupcie? Ja wale, no co tu się dzieje? Co zdawałaś na maturze? Kochani, jestem filmik na moim kanale. Czy sądzisz, że jesteś bogata? Wow, co to za pytanie? I czy sądzisz, że jesteś bogata? Dostałam takie pytanie. Nie, jakby... Słuchajcie, lekcja według Zosi. Słuchajcie, jak już oglądacie ten film, nie mówię tego sarkastycznie, mówię to tak jak ja się nauczyłam z własnego doświadczenia, ile razy się przejechałam na ludziach, bo to robili i uważam, że to jest niekulturalne, jest to po prostu nielojalne wobec drugiej osoby i po prostu chamskie. Nie wchodzimy ludziom do portfela, do łóżka i do talerza. Te trzy rzeczy ludziom się nie wchodzi. Nie patrzymy, co jedzą, ile jedzą, jak jedzą, czy taka dieta, czy taka dieta. Nie patrzymy, ile ktoś ma pieniędzy. Ja powiem Wam szczerze, możecie się każdej osoby zapytać, którą ja znam. Nigdy nikomu nie grzebię w portfelu. Wiadomo, no mam, jak mi mówi, wyciągnij mi kasę czy coś takiego, no to wyciągam. Ale jak mi na przykład jakaś koleżanka powie, daj mi piątaka z mojego portfela, ja powiem, na pewno mogę otworzyć ten portfel, na pewno, czy mogę, bo nie grzebię się ludziom w pieniądzach, nie patrzy się, nie pyta się. I do łóżka się też ludziom nie...
wchodzi. O, jakie super pytanie, słuchajcie. Czy chciałabym już ustabilizować swoją rodzinę, domek, dzieciaczki, czy najpierw kariera? Ja wam powiem... to jest ogólnie... Ja bym chciała mieć już teraz dziecko! Uznajmy, że to jest dzidzia. Ja wiem, że dla was to może być dziwne, ale ja się wychowałam, gdzie... Ja się wychowałam w rodzinie, gdzie było mnóstwo małych dzieci. Ja całe życie bawiłam się lalkami i dla mnie dziecko to jest mój cel życiowy. Dzieci, szczęśliwe, zdrowe dzieci i tyle. I wyobraźcie sobie, że tutaj leżę z moją niunią, nie? Piję kawkę i robię wam Q&A, no byście się posikali ze szczęścia. Kiedyś tak będzie. No i tak, czy najpierw kariera, czy... Słuchajcie, to jest niewiadoma. To jest jedna wielka niewiadoma. Ja za rok chcę się wyprowadzić już z domu. Jeżeli będziecie mi się pytali w 2021, jaki jest mój cel, to się nie pytajcie, bo wiecie, że wyprowadzka to jest mój cel z góry założony, że chcę się w tym roku wyprowadzić z domu. I najpierw chcę sobie sama pomieszkać, zobaczyć jak to jest pod względem finansowym, pod względem utrzymania się, pod względem tego jak mi jest bez rodziców, jak ja się czuję. I spokojnie, przepraszam, na dzidziusia przyjdzie pora, ale tak chciałabym do 2-3 lat mieć dzidziusia. Wyobrażacie sobie mnie? Przecież ja mam 1,65 m i z dzidziusiem mam chodzić. Ale to by było super! Czy jestem wierząca? Tak, Jesus is my everything. Yes, I love Jesus and yes. Dobra, mamy teraz super pytanie. Jak złapać dobry kontakt z rodzicami chłopaka? Może masz jakieś rady? Zosia poradniczka! Słuchajcie, jest to ogólnie dość zastanawiające pytanie. Dlatego, że tak. Ja wam w ogóle opowiem tak w skrócie historię. Byłam moim pierwszym chłopakiem i wszystko spoko. Myślałam, że jego rodzice mnie lubią. No, jego tata faktycznie bardzo mnie lubił. Wszystko spoko, a jego mama zadzwoniła po roku, jak my się rozstaliśmy, do mojej mamy. Coś tam życzenia świątecznych składa. I mówi tak. A jak tam Zosia? Widać, że parcie na szkło, nic z niej nie będzie. What the fuck? To była dla mnie tragedia, ale to była taka krótka historia. Jak mieć ten dobry kontakt z rodzicami chłopaka? Wydaje mi się, że jak ty masz już chłopaka, to nie bądź mamą dla chłopaka. Bo często dziewczynom załącza się taki instynkt i ja sama go mam, że za każdym razem jak miałam chłopaka, to tak się o niego troszczyłam, jakby... No jakby był moim dzieckiem, oczkiem w głowie i tyle. A że zawsze chciałam wszystko zrobić, zawsze pomóc, tak jak trochę mamy robią. I to jest największy błąd robienia czegoś takiego. W sensie, jeżeli robisz to tak okej, to jest okej, ale jak robisz to tego za dużo, to potem nie daj Boże, zrobisz to przy mamie, a mama powie, co ona robi z moim synem? Nie, najlepiej wydaje mi się, że jak przychodzisz do swojego chłopaka, to pamiętaj, że w każdym domu jest inna kultura, że na przykład do mnie do domu jak się wchodzi, to każdy mówi dzień dobry, nie u każdego tak jest. Do mnie do domu jak się wchodzi, to zawsze się zostawia buty w korytarzu. Są jakieś takie reguły i zasady, których lepiej przestrzegać, jak ktoś nowy tutaj przychodzi. No i właśnie tak samo jak na przykład masz chłopaka, jak przychodzisz do niego do domu, to uszanuj te wszystkie zasady, próbuj na początku nie tyle, co przychodzić do chłopaka, tylko do jego rodziców. To jest taki trik, że przychodzisz, ale tu się pytasz, czy może w czymś pomóc, coś zrobić, czy się zaopiekować młodszym rodzeństwem. I tak krok po kroku podchodzić tych rodziców troszeczkę. Ja na przykład sama doskonale wiem, że moja mama polubi zawsze wszystkiego, a mój tata ma na wszystkich zawsze wywalone, nieważne kogo bym przyprowadziła do tej chaty, on ma wyrąbane na wszystkich. Więc akurat to tam wiecie. I czasami też trzeba przywyknąć do tego, że mogą być tacy rodzice, że w ogóle się tobą nie będą interesować. Nie wiem, każdy rodzic jest inny i do każdego trzeba mieć taki myk mały, taki trochę lizus, ale nie za bardzo. No i na pewno musisz dobrze traktować ich synusia, bo synuś to przecież nie wiesz, że zawsze jest oczkiem w głowie. Dobra, ostatnie pytanie na koniec. Ostatnie, normalnie pykuś. Jak to się stało, że zagrałaś w teledysku? Ha! Odpowiem na to pytanie, dlatego że to pytanie jest od mojej ulubionej, jak każda zresztą ulubiona jest moja, ale od jednej z adminek z mojej grupy na Facebooku, która się nazywa Zosiaki, ale lepiej tam nie wbijajcie, bo was pobiją. Mam taką jedną moją ukochaną Olę, której marzeniem jest to, żeby właśnie zagrać w teledysku. Ola, tu jest dla ciebie niespodzianka, biorę cię do teledysku.
Oczywiście jak będę mieć piosenkę, to cię wezmę. Nie, tak, tak, oczywiście to było na serio. Ale teraz taka prawdziwa historia, jak to się stało i ja też w ogóle jeszcze jak nie brałam udziału w tym teledysku, to się zastanawiałam, jak jakieś dziewczyny mogą brać udział w teledysku, gdzie one się zgłaszają. I mi w ogóle to tak nie wyszło, że się gdzieś miałam zgłaszać. Ja tam się kojarzyłam z tatą Domina, czyli z Remik My Music Instagram, polecam. I właśnie Remol tam mnie raz poprosił o swój numer telefonu i mówi, że no mnie zadzwonił i się pyta coś tam, czy może nie chciałabym nagrywać na YouTubie, coś tam, to był 2018 rok jakoś tam, albo końcówka nawet 2017, początek 2018. No i czy może bym nie chciała nagrywać na YouTubie, a czy do jakiejś sesji bym nie chciała? No, bo stroty, pierdoty, gadka poszła. Rozłączyliśmy się, następnego dnia do mnie dzwoni. Czy nie chciałabym brać udziału w sesji jakiejś tam? Ja mówię, że okej, chętnie. W końcu ta sesja w ogóle wyszła po roku. To w ogóle mega się to przedłużyło w czasie. Ale potem do mnie raz zadzwonił wieczorem i mówi, Zosia, jutro kręcimy teledysk w Poznaniu. Oczywiście, jeżeli chcesz, ja ci załatwię, żebyś tam dojechała w to miejsce, gdzie to nagrywamy. Że teledysk będzie z lat 80. tak mniej więcej. I słuchajcie, ta cała piosenka się nazywa Tak Wiele Strat, możecie ją sobie przesłuchać i mnie widać tylko na takich mini przebitkach, bo byłam tam statystką tak naprawdę. Dostałam za to 100 zł i w ogóle miałam takie what the fuck, za co ja dostaję pieniądze. Ale też było bardzo fajnie, naprawdę okazało się, że w ogóle moi jacyś tam dawni znajomi też brali w tym udział. Poznałam też się wtedy z Dominikiem i naprawdę było bardzo fajnie, więc to w sumie wyszło przez telefon na szybko, Zosia przyjeżdżaj. I śmieszna jest też taka historia, że jechałam tam i byłam na maksa zestresowana, bo nie wiedziałam totalnie, co mnie czeka. I tu też odpowiadając na pytanie kolejne, czy wtedy poznałam się z Arturem? Nie, wtedy się nie poznałam z Arturem Sikorskim. Poznałam się z nim troszeczkę później, ale przez ten teledysk jakby się poznać, nieważne. I byłam totalnie zestresowana, tramwaje mi nie jeździły, autobusy, w końcu Remik do mnie zadzwonił, mówi, Zosia, przyjeżdżaj, zamawiam ci taksówkę, zamówił mi taksówkę, więc pojechałam na szczęście tą taksówką i trochę godzin tam siedzieliśmy, na tym planie było okropnie zimno, ja jeszcze taka chudziutka byłam, ale fajnie było, fajnie się skończyło i byłam bardzo siebie zadowolona, że wzięłam udział w takiej roli, bo jak widzę, niektóre osoby to interesuje. No dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał, takie luźne Q&A. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i wpadajcie też na mojego Instagrama, może kolejny raz wasze pytanie tu się znajdzie. No i co, buziaczki wam wysyłam. Kocham was bardzo i pamiętajcie, zostańcie w domu i pilnujcie się i bądźcie zdrowi. Mua.